Nazywam się Paweł Strzelecki. Urodziłem się w 1797 roku w Polsce i tam są moje korzenie. Tam też spotkałem Adynę Turno. Zakochałem się w niej bez pamięci od pierwszego wejrzenia. Mój tatko nie aprobował naszego związku, ale nie przejmowaliśmy się tym za bardzo. Byliśmy zakochani i nic nie mogło nas rozdzielić. Gdy ucieczka nasza się nie powiodła, oddałem się wtedy bez pamięci mojej młodzieńczej pasji, czyli podróżom po świecie. Niestety, nigdy nie wrócił do Polski. Ach, że wtedy nam się nie udało. Z czasem nasza gorąca miłość przemieniała się, ale tylko w przyjaźń. Czy pamiętasz swój pierwszy list? Pisałaś o swojej udręce z powodu wieści o moim małżeństwie. Byłem zły, że w to uwierzyłaś, mimo że jest wiele powodów, które cię usprawiedliwiają. A w Sydney, 29 kwietnia 1839 roku, tak pisałem. Podczas tych podróży nie straciłem nawet najmniejszej cząstki mojej miłości do ciebie. Jest to bardziej niezwykłe, niż mogłoby się wydawać na początku, gdy pomyśli się o wszystkim, co zrobiłem i zobaczyłem. Przecież pokusy Europy i obu Ameryk, a także pokusy oferowane przez kobiety z wysp Oceanii, same w sobie wystarczyłyby, by zachwiać mniej wrażliwymi. Och, wiedz, że nie trzeba wiele, żeby żyć skromnie. Nie potrzebuję luksusu, żeby być szczęśliwą. Nie chcę zbyt wiele. Nie potrzebujemy ani centa więcej, niż jest potrzebne, aby żyć uczciwie. I explored over 7,000 miles of mainland Australia and Tasmania on foot. I found gold, summit Australia's highest mainland peak, which I named Mount Kosciuszko, mapped New South Wales, and set up irrigation channels in Tasmania. Ale powróćmy jednak do naszych listów, naszej miłości, przyjaźni i sensu naszego życia. Właśnie patrzę na list z Launceston, Tasmanie, 1 sierpnia 1840 roku. Uwierzysz w to? Twoje cztery listy zostały mi doręczone jednocześnie. Moja radość była tak wielka, że nic innego nie mogłoby się z nią równać, chyba że mógłbym cię ujrzeć na własne oczy i usłyszeć twój głos powtarzający mi na tysiąc sposobów te wszystkie czułe rzeczy, które napisałaś do mnie z Londynu. Listopad 1846 roku. Pod koniec tamtego roku rozpoczął się nowy rozdział w moim życiu. Wróciłem do Anglii w czasie, gdy wielki głód pustoszył kraj. Przerażający stan rzeczy, jaki tam zapanował, dorównywał jedynie klęsce głodu, która w 1345 roku spustoszyła Florencję. A z Londynu 5 czerwca 1851 roku napisałem mój ostatni list do ciebie, Adyno. Wcale mnie to nie zdziwiło, droga przyjaciółko, że przerwałaś trzyletnie milczenie i że napisałaś do mnie. Twoje pragnienie, aby otrzymać wieści o mnie oraz chęć opowiedzenia mi, co u ciebie, były naturalne. Ja czuję to samo. Niemniej, szczególna niechęć, silniejsza niż wszelkie inne powody, powstrzymywała mnie od prowadzenia potajemnej korespondencji z tobą. Dziś pisanie do ciebie pod nazwiskiem, które nie należy do ciebie, nadałoby mojemu listowi znamiona intrygi. I list ten zakończyłem w następujący sposób. Adieu, droga przyjaciółko, ten list jest już bardzo długi, ale moja przyjaźń dla ciebie tego wymaga. Adieu. Miłość jest jak ogień, który rozpala nasze serca. Jest to pasja i namiętność. To jest to, co sprawia, że nasze serca biją szybciej i czujemy się szczęśliwi. Kiedy miłość przeistacza się w przyjaźń, zmienia się w coś trwałego i nieśmiertelnego. Staje się czymś jeszcze potężniejszym. Staje się więzią, która nie zna granic i nie ma końca.
Thank you.